Felieton walentynkowy. Współczesna filozofia dla opisania albo zrozumienia świata próbuje wykorzystać osiągnięcia innych dziedzin nauki, między innymi również analizy języka. Okazuje się, że analiza języka potocznego czasami może nam bardzo dużo powiedzieć o rzeczywistości. I teraz wracam do naszych walentynek. Jeśli masz partnera, partnerkę, jeśli jesteś zakochana, zakochany, to uważaj, co ta druga osoba do ciebie mówi, jak się do ciebie zwraca. Jeżeli mówi do ciebie, ja się kocham w tobie, to uważaj, co ona mówi tak dokładnie. Ja się kocham, ja siebie kocham w tobie. Ja siebie tak bardzo kocham, że ja jestem najważniejszy, a ty jesteś dla mnie takim przedmiotem codziennego użytku. Bardzo dobrze mi z tym jest, bo mam bardzo dużo korzyści z tego powodu. Uważaj, jak ktoś mówi ci, ja się kocham w tobie, ja jestem najważniejszy. Taki związek nie ma szans na przetrwanie. Nigdy nie będzie udany. Chociaż zdarza się również, że jest taki zwrotny związek. Ja się kocham w tobie, ty się kochasz we mnie. Taki egoizm we dwoje. To się może udać. Całkiem inaczej jest, jeżeli usłyszysz, ja kocham ciebie. Ja kocham ciebie, to znaczy, że ty jesteś dla mnie najważniejszy. Ja zrobię wszystko, żeby tobie ze mną było dobrze. Jeżeli taka relacja jest relacją zwrotną, jeśli uda się trafić na taki związek, i każdemu życzę, żeby mu się to w życiu udało, bo naprawdę trzeba mieć szczęście, aby spotkać kogoś, kto powie, ja kocham ciebie. Dla Radia Młodzi Wolni oraz miesięcznika Kreatywni Janek Korczyński.